Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. A po biegu chodzę zwiedzać browary. Browar Ursa Major w Uchercach Mineralnych, czyli bieszczadzka wytwórnia piwa, chyba tak to się nazywa. No jest to za Uchercami, trzeba pojechać. No to generalnie tutaj z Cisnej to musieliśmy tak... A właściwie to my w Cisnej nie mieszkamy, tylko jeszcze dalej, więc mieliśmy takie pół godzinki samochodem. Więc to nie jest jakoś tak, że po prostu w Cisnej wychodzicie i ten. Widziałem parę piw Ursy w sklepach, w jakichś lokalach, ale też sporo, trzeba przyznać, farbowanych lisów, czyli wszelkiej maści duchów, sanu, jakieś tam bieszczadowe i tak dalej, nie? Czyli generalnie no, jest jak jest, nie? Co i gdzie w Ursa Major? No widać, to jest troszkę taki w takim amerykańskim stylu browar pod tytułem to jest centrum, tu się dużo rzeczy dzieje, są jakieś tam artystyczne historie, jest bar, jest sklep, no i jest oczywiście browar. Mocno stawiają na ekologię, czyli chyba gdzieś tutaj jest, są na dachu panele fotowoltaiczne, też nie koszą trawy, też za co szanuję. Mają tutaj jakiś taki stawik. No i zobaczymy jak w środku. A właśnie, dopiero co premierem miało piwo Siła. Czy Siła? Siła, w sumie nie wiem jak się po ukraińsku mawia, czyli moc. To jest z okazji jakby, znaczy z okazji to źle brzmi. Piwo pomocowe dla Ukrainy we współpracy z browarem Prawda ze Lwowa. Ja piłem piwo Siła właśnie w wykonaniu Prawdy i tam było to, na etykiecie była wieża lotniska w Doniecku chyba, które zostało totalnie zniszczone. Wchodzimy, tu mamy bar, no i przeszklony browar za szybą, czyli też po amerykańsku, sztuka, rękodzieło, no ładnie to wygląda, mamy tam jakąś antresolę też, nie no fajnie, mówię, tak po amerykańsku. Etykiety Ursy też to jest jakoś sama w sobie, tworzona przez artystów, więc naprawdę... Tak, Rejwa, Belgian Summer Ale, Dzika Łąka, Wheat Sour Ale, Purpurat z Bieszczad, English Amber Ale, Imperium Słońca, to jest... co to jest? Nie wiem, co to jest. Deszcz Cisnej. Piękne piwo, jedno z pierwszych Ursy, wiele razy piłem, wędzone, bardzo fajne, także na pewno tutaj spróbuję. Mamy deskę piw, tak wygląda, bardzo pro. To są po tak 150 ml mniej więcej nalane. Mamy rozpiskę bardzo ten, czyli po prostu za 25 zł chyba, albo 35, może 35. Więc mamy 6 piw, Ursa Rejwach, to jest Belgian Summer Ale, jedynka. Wszystkie w ogóle wyglądają tak samo, czyli tak bursztynowo. Niska piana, prawie że brak, bursztynowe. Piwo w stylu Belgian Summer Ale z dodatkiem skórki pomarańczy, szyszko, jagód, jałowca i mięty. Ekstrakt 12, alkohol 4,6. Niewiarygodnie smaczne i pijalne piwo o smaku i aromacie dojrzałych pomarańczy uzupełnionych nutą chłodzącej mięty i sosnowo-żywicznym posmakiem jagód, jałowca. Całość dopełnia krótka, przyprawowa goryczka charakterystyczna dla piw belgijskich. To piwo wieloznaczne, różnorodne, nieoczywiste i bardzo przyjemne. Nazwa odnosi się do dawnych, wielokulturowych miejscowości w Bieszczadach. Spróbuj. W miarę ciekawe. Rzeczywiście jest taki efekt chłodzący, ale gdyby mi ktoś nie powiedział, to bym nie zgadł, że tu jest mięta.
Fajny ten efekt. O pomarańczy tak średnio, jałowca subtelnie, mięty mówię, jakby mi ktoś nie powiedział, to bym nie zgadł. Dwójka, to jest dzika łąka funky. Piwo w stylu Wheat Wild Sour Ale. 3,6% alkoholu. Właśnie, ja nie popatrzyłem, że muszę patrzeć na ten, bo myślałem, że jest po kolei, ale nie. Piwo w stylu Wheat Wild Sour Ale. Ekstrakt 11, alkohol 3,6, czyli dosyć mało jak na kwasa. Ursa Dzika Łąka to celowo kwaśne, niskoalkoholowe, pszeniczne piwo luźno nawiązujące do tradycyjnego niemieckiego stylu Berliner Weisse, ekstremalnie rześkie, zaskakuje niezwykle świeżym aromatem i smakiem. Finisz jest mocno kwaskowaty i wytrawny, co sprawia, że piwo jest ekstremalnie pijalne, orzeźwiające, świetnie gra się pragnienie, w składzie probiotyczne bakterie Lactobacillus. Spróbujmy. Czym to pachnie? Ale bardzo przyjemny zapach. Ale co to jest? Jakaś kwiatowy. Rzeczywiście taką łąką. Kwaśne, ale nie ekstremalnie kwaśne. Troszkę ogórek, troszkę... Białe owoce. Dobra, i teraz, żeby nie pomylić, to tak. Czwórka jest mocna. Czyli deszcz wcisnej, piątka. Jedno z pierwszych piw w ogóle Ursy na kanale było degustowane bardzo dawno temu. Ursa Deszcz Wcisnej to piwo o totalnie unikalnym, zbalansowanym, wędzonym smaku i aromacie, uzyskanym dzięki użyciu słodu wędzonego w dymie bukowym. Przeniesie cię do serca Bieszczadów, do Cisnej, skąd przyjechałem, gdzie zapach bukowo-jodłowych lasów miesza się z dymem ogniska. Być w Bieszczadach, nie spróbować tego piwa, to jak być w Rzymie i nie widzieć papieża, albo coś w tym stylu. Subtelna ta wędzonka. Ale już w smaku jest. Ursa Purpurat z Bieszczad. Czyli tutaj, jak to miejscowi mówią, używają określenia z Bieszczad, mimo że poprawnie, tak hiperpoprawnie jest z Bieszczadów. Ja też tak mówię. Piwo nawiązuje do klasycznych brytyjskich ales, to jest English Amber Ale. 13,3, ekstrakt, alkohol 5,3. Nuda. Takie, znaczy ono jest spoko, bo nie jest karmelowe mocno jak na English Ale'a, ale to generalnie nuda. Lekko kwaskowe, ale nie że kwaśne, tylko kwaskowe, takie lekkie, ono jest lekkie jak na English Amber Ale'a. Dobra, i dwa misie, czyli szóstka. Belgian Amber Abbey Ale, 15 ekstraktu, alkohol 5,8. Świetny wybór dla amatorów piw słodowych, dzięki precyzyjnie dobranym rodzajom słodu oraz droży belgijskich dominuje w nim tostowo-owocowa słodowość, wyczuwalny posmak miodu oraz suszonych owoców. Spróbujmy. To również jedno z najbardziej popularnych piw bieszczadzkiej wytwórni piwa. Powiem wam, że smakuje jak mocniejsza wersja tego purpurata. Paradoksalnie one wyglądają bardzo karmelowo, te piwa, ale nie są karmelowe. Nie są takie słodowo-karmelowe, słodkie. Dość wytrawne, ale bardzo podobne do siebie. Wiadomo, Ursa Deszcz Wcisnej jest wędzony. Ta funky dzika łąka jest kwaśna, ale już ten rejwach jest taki lekko miętowy, ale generalnie rzecz biorąc one są, mają taką jakąś jedną nutę firmową. Mało czuć belgijskich drożdży, ale tu nawet nie powiem, że to jest źle. No i Imperium Słońca, słuchajcie, to jest piątka. Oak Aged Old Ale.
Wyjątkowo złożone, treściwe i mocne o wielce słodowym charakterze. Dzięki długiemu leżakowaniu w towarzystwie drewna dębowego odkryjesz aromaty i smaki suszonych owoców, skórki pomarańczy, miodu, cynamonu, brandy i porto. Pyszność. Piwo swoją nazwę zawdzięcza słonecznej energii odnawialnej wykorzystywanej w browarze, mówiłem. Większość energii używanej do ważenia piwa i do innych celów pochodzi z generatora fotowoltaicznego na dachu Ursy. Czyli to jest Oak Aged, to nie jest Barrel Aged, tylko po prostu piwo leżakowane z tam klepkami, wiórkami. Powiedziałem, że lekka nuta wędzona, ale ono nie jest wędzone. No, mało czuć tego. A kurwa. Dobra. Zgadza się. Nuta wędzona, bo to była piątka, a to ma być czwórka. Widać, że jest najciemniejsze, najgęstsze, ale ma też taką nutę jakąś nieprzyjemnie alkoholową. Taki lotny alkohol. No tak. Teraz czuć. 22 ekstraktu, 10 alkoholu. No i jest. Jest dosyć alkoholowe. Jest dosyć alkoholowe. Ten alkohol jest słabo ukryty. Taką bejcą trochę daje. Znaczy myślę, że jak no Old Ale'a z jakimiś wiórami dębowymi, to oddaje co ten. Tak smakuje. Ale to nie jest jakieś... Daje taką bejcą, taką whisky, łychą taką daje, bo to prawdopodobnie, nie wiadomo, ale bardzo możliwe, że to są nie używane wióry, tylko to są wióry świeże, dębowe. Tak to mi smakuje. Bardzo jest takie drewniano bejcowe. No to powiem wam, że chyba najciekawszy ten rejwa rzeczywiście. Może trochę bezpłciowy, ale ten efekt tej mięty subtelnych, tej naprawdę pije się go bardzo dobrze. Fajny ten kwas. Deszcz cisnej też jest naprawdę jak zawsze dobry. Słusznie, że wyczułem wtedy w nim wędzone nuty. No i ten Old Ale jest taki nieoczywisty, trochę taki surowy, ale generalnie na pewno jest inny, tak? No, czy inaczej, jak się nastawiacie na Barrel Age'a czy Wood Age'a, nuty wanilii i tak dalej, to ich tu nie ma. Jest nuta drewna, bejcy, whisky, Old Ale'a, to pasuje. Te Old Ale'e, Wood Aged z Anglii, one nie są takie, jak u nas się przyjęło na... ona jest bardzo angielskie, to piwo. W ogóle tutaj widać, że dominują style angielskie i belgijskie. I tu jest troszkę takie podejście takiej trochę angielskiej nudy. Ale spoko, generalnie spoko. No dobra, czyli deska piw przetestowana. Myślę, że warto odwiedzać Ursę, no bo to jest taki true browar bieszczacki. Mają fajne podejście, mają na pewno swoje podejście. Natomiast no, ono jest takie specyficzne. No i trzeba to uszanować, że tak to ujmę. Wasze zdrowie.